Zamiast pan Tadeusz, pan Ryszard. No i oczywiście napisałam inwokację. I chciałam tą inwokację przeczytać, ponieważ ona dotyczy nas tutaj, właśnie emigrantów w Ameryce. A chciałabym podkreślić, że jesteśmy trochę innymi emigrantami niż ci emigranci, którzy teraz wyjeżdżają, bo oni wyjeżdżają z Polski, do której mogą wrócić. A myśmy wyjeżdżali z Polski z decyzją, że nigdy do niej nie wrócimy. Tak się stało, że możemy do niej wrócić, prawda? Ale już jest to już zupełnie inny kraj, zupełnie inna Polska i byłaby to prawdopodobnie podwójna emigracja. No więc ta inwokacja. Polsko, ojczysta ziemią, kraju urodzenia, ty w pamięci mej obraz swój ciągle odmieniasz. Mieścisz w sobie za dużo, by wyrazić słowem, co odczuwa daleko od ciebie wędrowiec. Nie jesteś tak daleka ani niedostępna. Jesteś wolna, lecz inna, obca, obojętna. Zajęta własnymi sprawami, odwrócona. Choć taka, jak chcieliśmy i biało-czerwona. Części twojej historii jesteśmy udziałem. Trzymałaś nas pod kluczem, jak długo się dało. W szarości, beznadziei i braku wolności w świat uciekaliśmy szukać tożsamości i bytu łaskawszego, którego, jak wiecie, brakowało, a który był gdzieś dla nas przecież. Wspólne wspomnienia mamy i język ojczysty, zrozumiały, serdeczny, w przekleństwach soczysty, który pielęgnujemy razem z przekleństwami i którym tęsknotę do ciebie wyrażamy. Bo jesteś ty, Polsko, w każdej naszej myśli, w każdym poczynaniu, wspomnieniu, co się wyśni. Jesteś w smaku pierogów, zapachów kiełbasy, bigosu, którego nie znają anglosasy. Jesteś w mowie i w tańcu i w swojskiej muzyce, w zwyczajach świątecznych pod obcym księżycem, i czasami myślimy, by to wszystko rzucić i na ojczyzny łono do ciebie powrócić. Lecz ty nie czekasz wcale, nie witasz serdecznie, tęsknotę w nieufności topiąc ostatecznie. Nie masz dla nas kredytu ani dobrych ocen. Patriotyzm nam sprzedajesz na wysoki procent. Wierzbami szantażujesz, żądając pomocy, telewizją Polonia, złymi snami w nocy. Podatkujesz podwójnie, karcisz, choć wygnałaś, nie słuchasz, nie ciekawaś, co się z nami działo. Kosztowna jesteś, obca i nie ma gdzie wrócić. Więc mościmy się tutaj, gdzie nas nasz los rzucił. Budujemy namiastkę ciebie w obcej ziemi i potem o nią dbamy i pielęgnujemy i żyjemy w tobie, jak w tej małej krainie i śpiewamy, niech Polska nigdy nie zaginie. Thank you.
Polska gra. Cyrkumferencją i chciałem powitać moją siostrę. To jest jej pierwsza rocznica przybycia do naszego drugiego domu, bo pierwsza rocznica przybycia do pierwszego domu upłynęła gdzieś 15 lat temu. Jest honorowym gościem i jak Państwo pamiętacie, ja zawsze wspominałem o Rabce, o moim dzieciństwie w Rabce. Teraz trochę będę wspominał o naszym dzieciństwie w Rabce, ponieważ spędziliśmy je wspólnie z tym, że no ja byłem o tyle dłużej, o ile jestem lat od niej starszy. No i tak sobie wspominam dawne czasy, bardzo dawne czasy, jak ona jeszcze była małą dziewczynką, chudziutką, nie chciała jeść, bała się zastrzyków i była płaczliwa. No i to trwało na początku bardzo jakiś czas. Pamiętam, jak przyszedł doktor Cybulski, o którym też kiedyś opowiadałem, miał jej zrobić zastrzyk. No i ona taka była strasznie przestraszona, no i tatuś chciał ją ośmielić i mówi, to nie tak w wuniu, no powiedz taki wierszyk się ładnie nauczyłaś. Taka była jakaś psota, która latała po krzakach i złodziła ludzi. I ona zaczęła tak. Dygu, dygu, koło płotka. Sychusieńko, nie ma błotka. Sychusieńko, nie ma płotka. No, to takie pierwsze moje wspomnienie. No, ale... I w ogóle wszystko razem z aranżacją. Zadatku się nagrałam na YouTube i możecie mnie obejrzeć, wchodząc na YouTube, wpisując hasło marzenia emigranta z USA w roku 2008. Był to moment, kiedy w niektórych punktach sprzedaży dolar wynosił złoty 88. I ja napisałam taką piosenkę od nas. To jest nasze marzenie. No, nie nasze. No. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Może za te ceny on nie odpowiada, ale dolar spada. Więc jak zmienić koniunkturę, myślę o tym z nagła, żeby dolar skoczył w górę, a złotówka spadła. W kraju lepiej wiedzą, jak jest w Ameryce, o miłości do mnie jakby coraz ciszej. Rodzina Ameryki już mi nie zazdrości,
koniunkturę, myślę o tym z nagła, żeby dolar skoczył w górę, a złotówka spadła. Rodzina z kraju, listów już nie pisze, żadnych próśb o paczki od dawna nie słyszę. Kiedy do nich dzwonię, czasu dla mnie nie ma, tak świat się zmienia. Więc jak zmienić koniunkturę, myślę o tym z nagła, żeby dolar skoczył w górę, a złotówka spadła. W kraju rówieśnicy na emeryturze, miało być im gorzej, teraz są na górze. Chociaż na wycieczki różne wyjeżdżają, ciągle narzekają. Jak zmienić koniunkturę, myślę o tym z nagła, żeby dolar skoczył w górę, a złotówka spadła. Żeby takie euro stało przed dolarem, to niesprawiedliwe i za jaką karę. Dolarem się teraz im nie imponuje, a to denerwuje. Więc jak zmienić koniunkturę, myślę o tym z nagła, żeby dolar skoczył w górę, a złotówka spadła. No i spadła. Najnowsze notowanie 3.13. Są kobiety, których ręce jak na wietrze brzust gałązki do słów tańcząc pokazują wdzięczne pląsy palców wąskich. Są kobiety, których ręce zasłużyły na pierścionek, a ich oczka brylantowe wynurzają się z koronek. Moje ręce jak dwa skrzydła umęczonych lotnych ptaków, na kolanach jak łodygi wcześnie umiedniętych kwiatów. Moje ręce jak te kwiaty zapomniane, trochę żal, że nikt pierścionka nie założy na zgrubiałe z troski palce. Są kobiety, których ręce zimne futrem ocieplone, są kobiety, których twarze piękne, piękne, niesmącone. Są kobiety, których oczy ciepłym, rozjaśnione blaskiem świecą nocą wypoczęte, niebudzone razem z brzaskiem. Moje ręce jak dwa skrzydła umęczonych lotem ptaków, na kolanach jak w łodygi wcześnie uwiedniętych kwiatów. Moje ręce jak te kwiaty zapomniane, trochę żal, że nikt pierścionka nie założy na zgrubiałe z troski palce. No!
w jednej miejscowości górskiej, Radka. Ja mieszkałem w drugiej miejscowości górskiej, w Zakopanem. Też miałem siostrę, ale dużo starszą, także mnie gnębiła. Ale nie o tym chciałem Państwu powiedzieć. Normalnie w latach 70. mieliśmy jeden program telewizyjny, w porywach były dwa. Trudno sobie to się wyobrazić. A my, proszę Państwa, w Zakopanem mieliśmy cztery programy telewizyjne. Ponieważ jak spadł śnieg w zimie, mieliśmy z odbicia tak zwanego programy Bratysława. Pierwsza i druga Bratysława. Proszę Państwa, obraz może nie był najlepszy, śnieżyło. Oglądaliśmy głównie sportowe, bo co innego nie było do oglądania, bo wszystko było to samo, ten sam blok. Ale oglądaliśmy hokej. I nie widać było wprawdzie krążka, piliśmy przy tym piwo, no nie piliśmy niestety z lodego bażanta, tylko było to polskie piwo, ale słuchaliśmy komentatora. I to było właśnie to. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Petryczek podaje z lewiczku na prawiczku, pekna wygladka, pewna wpadka, nie, żertka, I tak o tą żertkę żeśmy popijali sobie cały czas. Gdyby ktoś myślał, że polski hokej był smutny, to się myli. Ponieważ oglądaliśmy również polski hokej, ja byłem fanem Podhala Nowy Targ i był pan Mrzygut, taki niski głos miał, nie wiem, czy żyje ten człowiek, skoki narciarskie zawsze opowiada do tego i mówi, właśnie wyjeżdża, mówi, pierwszy skład Podhala, ruchała, pukała Procek. No i to wyglądało mi w ten sposób. Ruchała, pukała, Procek, uwolnienie. Zjeżdża pierwszy atak Podhala, wyjeżdża drugi atak Podhala, pytel, jajszczok, zabawa. Zabawa trwała tak cały czas. Państwa, przede wszystkim, to znaczy nie powinnam tego robić, nie powinnam się usprawiedliwiać, ale powiem Państwu, że tak, ten program leci z marszu, ponieważ nie mieliśmy kiedy zrobić próby i tak. Jest jak jest, ale chciałabym teraz Państwu przedstawić naszego gościa, naszego kabaretu, przedstawiciela, założyciela, aktora, kabareciarza, Ryszarda Drucha, który wystąpi dzisiaj u nas jako gość. Witamy go serdecznie, dużo brawa! Napisałam pan Ryszard, to chciałabym przeczytać coś o Ryszardzie. Otóż dalej. Jak wszędzie na świecie, także i w Ameryce, w miastach dużych czy małych są polskie dzielnice. Nie brakuje takiej kolonijnej stanicy w mieście Trenton niewielkim, New Jersey stolicy. Kościół świętej Jadwigi nad nią pieczę trzyma, gotowy do przyjęcia każdego pielgrzyma. Na ulicach dwóch głównych, prostopadłych raczej, są biura podróży i sklepy i rodacy. Są domki szeregowe, zbudowane ciasno, które mieszkańcy domów kupili na własność. W jednym z takich domów przy głównej ulicy mieści się artystyczna galeria dzielnicy. Jest to rzecz szczególna i całkiem osobliwa, jaka rzadko w dzielnicach takich właśnie bywa. Ta galeria, Druch Studio, której spiritus movens jest Ryszard Druch, właściciel, artysta, światowiec. Jest artystyczną arką wszelkiej cyganerii, w której się święci sztukę bez żadnej pruderii. Pan Ryszard postury jest Wołodyjowskiego. Jako tamten szabli, tak on pędzla swojego, używa na płótnach do licznej metafory, głosząc styl malarski nazwany tubajforyzm. Rozlicznym krytykom, malarzom i gawiedzi, która w jego salonach na widowni siedzi i zgodnie z gatunkiem używa jako bazy tubajfora, malując wspaniałe swe obrazy. Ryszard Druch. Ile razy jestem na estradzie szabiowa, wiem, że nie dorosłem do ich poziomu. Proszę Państwa, korzystając z okazji, a pozwól, że wręczę Ci pewien upominek.
Otóż chciałem wręczyć na okoliczność dzisiejszego spotkania z kabaretem CHAPEAU BAS, z Państwem, plakat mojego kabaretu z następującą dedykacją. Alicji i Andrzejowi Jacynom, twórcom kabaretu CHAPEAU BAS, z okazji doczekania się zakończenia publicznych, a rozpoczęcia prywatnych występów Ryszardowych kabaretowych. Serdecznie gratuluję. Kabaretu Odlot. Bardzo piękny plakat. Proszę Państwa, ponieważ na ostatnim publicznym występie kabaretu CHAPEAU BAS, który miał miejsce 28 września w Trenton, w mojej galerii, na ścianie wystawiłem wszystkie te kabaretowe plakaty, które były związane z CHAPEAU BAS. Wśród nich znalazł się jeden, którego Alicja jeszcze w swojej kolekcji nie posiadała, on został wykonany w jakichś konspiracyjnych warunkach. Zapytała, czy mogłaby go mieć, by swoją kolekcję uzupełnić. Oto on, proszę Państwa, ten kabaret i ten plakat. Dziękujemy Wam. No i zapraszam, oddaję mikrofony. Wszystkie cztery Ryszardowi Druchowi, który zaprezentuje swój monolog. Proszę Państwa, chciałem zaprosić serdecznie na program telewizyjny telewizji Odlot. Dobry wieczór Państwu i jak zwykle w sobotę o tej porze rozpoczynamy nasz polonijny program. Tradycyjnie wiadomość. W ostatnim półroczu we wszystkich domach zamieszkałych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych dały się zauważyć wstrząsy. Spowodowały one zaryzowania ścian, okien, z okien posypały się szyby, zauważono obsunięcia gruntu. Zjawisko to wystąpiło w domach lub mieszkaniach Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Jak twierdzą przedstawiciele lokalnych władz w Filadelfii, przyczyn tego masowego już zjawiska należy doszukiwać się w trwających już od dłuższego czasu tąpnięciach giełdy nowojorskiej. Według niezależnych ekspertów amerykańskiej gospodarki obecny kryzys nie dotknie jedynie handlu drewnem. Jak prognozują fachowcy, w sieci takich sklepów jak chociażby Home Depot czy Lowe's w najbliższych kwartałach wzrośnie sprzedaż sklejki budowlanej popularnych plywoodów, które zakupowane będą przez banki, by zabijać nimi okna i drzwi domów opuszczonych przez kredytobiorców. Na ulicach polskiej dzielnicy Richmond w Filadelfii od kilku miesięcy zaobserwować można niecodzienny widok. Słynny lokalny biznesmen, właściciel 12 domów czynszowych, chodzi po ulicy z uwiązaną na szyi reklamą oferującą rodakom miesięczny wynajem pokoi już od 99 centów za stopę kwadratową. Według informacji uzyskanych w trzech największych polskich centralach spedycyjnych specjalizujących się w wysyłce do Polski paczek, kontenerów, samochodów oraz mienia przesiedleńczego, aktualny boom na wysyłki zakończy się za rok lub dwa. Jeżeli rekordowe tempo wysyłania przez Polaków amerykańskiego dobytku utrzyma się, ostatnia polska paczka opuści terytorium Ameryki na przełomie 2009-2010. Oznaczać to będzie, że na ziemi Waszyngtona zostaną jedynie ci Polacy, którym spełnił się sen o amerykańskim bogactwie i którzy pokaźną jego część powierzyli amerykańskim bankom i giełdom. A co to oznacza, to już Państwo sami dobrze wiecie. W polonijnym Chicago zapanowała moda na naturalne ogrzewanie domów.
Polscy kamienicznicy i deweloperzy wpadli na pomysł zasiedlania opuszczonych domów bezdomnymi rodakami i to po 5-6 osób na izbę. Wszystko za free. Pomysłowi biznesmeni wierzą, że ilość biologicznej energii wydzielonej przez stłoczone organizmy tzw. boomów i homelessów uchroni dotychczasowe pustostany przed zimowymi pęknięciami rur centralnego ogrzewania. Pani Krysia Z., Amerykanka polskiego pochodzenia z Greenpointu, do niedawna właścicielka firmy sprzątającej domy, tak zwany House Cleaning Service, w ubiegłym miesiącu zredukowała drastycznie wielkość swojego biznesu, a wczoraj listę płac zamieniła na listę płacz. I wywiesiła w oknie swojego domu widoczną z daleka reklamę for sale, oferując przechodniom do kupienia ze swojej nieruchomości następujące ruchomości. 1. Właścicielka firmy sztuk 1. 2. Samochody typu minivan sztuk 3. 3. Odkurzacze sztuk 10. 4. Wiadra plastikowe żółte sztuk 12. 5. Windex w sprayu sztuk 9. 6. Miotły syntetyczne sztuk 17. 7. Szmaty do podłóg sztuk 23. Wszystkie jeszcze wilgotne. Pan Józef Kowalski, pseudonim Bogacz, jest prawnukiem pierwszych polskich imigrantów osiadłych w Clifton w New Jersey. Jest właścicielem 4 kamieni czynszowych, spłaconych już od lat rentem lokatorskim. W ubiegłym roku nasz rodak kupił 3 kolejne domy na kredyt. Niestety w tym roku pan Józef musiał oddać bankom 3 najnowsze domy z tytułu zadłużenia, a pozostałe 4 pustostany zaoferował jako darmowe rodzinie w Zambrowie. Nasz rodak przypuszcza jednak, że wszyscy jego krewni w Polsce już wymarli, ponieważ do tej pory z Polski nikt się nie zgłosił. Zaprojektowany obiekt architektoniczny. Na wykończonej już ścianie frontowej budynku zainstalowano efektowny, nieświecący jeszcze neon składający się z liter NPA. Nasz reporter dowiedział się, że pełna nazwa nowej placówki brzmi Noclegownia Polonii Amerykańskiej. I ostatnie wiadomości. Dyskutowana przez lata sprawa instalacji w Polsce tzw. amerykańskiej tarczy antyrakietowej, podpisana w sierpniu przez rządy obu państw, nabiera już realnych kształtów i staje się odczuwalna dla zwykłych obywateli naszego kraju, a szczególnie dla Polonii amerykańskiej. Na międzynarodowym lotnisku Okęcie 2 już co czwarty pasażer polskich linii lotniczych LOT powracający z Nowego Jorku opuszcza pokład samolotu dzięki pomocy stewardes, które znoszą go na tarczy. Dziękuję. Następna piosenka będzie wykonana, napisała do niej muzykę. Zawsze podkreśla, że Ala nie jest kompozytorem, ale po prostu kiedyś dowiedziałem się, w jaki sposób to jest robione. Więc dowiedziałem się na przykład, że Shirley Chaplin, który komponował muzykę, też nie był kompozytorem. Po prostu wynajmował sobie pianistę, tam nucił i pianista mu to przerabiał na muzykę. I mniej więcej taką samą działalność zrobiła Ala w tej chwili. Taka sama piosenka w wykonaniu Ali. Ciągle sama, zapatrzona. Zaczyna się. Muszę sobie wziąć tekst. Przepraszam bardzo, ale tak to jest, jak się występuje, że śpiewała w Opolu i śpiewa piosenkę. I to było coś tam, jakaś taka piosenka bardzo przebój. No i zaśpiewała dwie pierwsze tam jakieś linijki, dochodzi do refrenu, znaczy zaśpiewała zwrotkę, dochodzi do refrenu i mówi ściana. Nie pamiętam. No więc orkiestra znowu gra z początku, ona zaśpiewała zwrotkę, dochodzi do refrenu, ściana. No i trzeci raz próbowała, też jej nie wyszło, no i myślę sobie, nie będę się wygłupiać. I zeszła, schodzi ze sceny i nagle widzi, że siedzi
autor tej piosenki, ja nie pamiętam jak on się nazywał, i mówi: Kierski. Bardzo przepraszam, czy pan może nie pamięta tekstu? A on taki trochę obrażony mówi: nie pamiętam. No ja jestem w takiej sytuacji, że nie mogę się spytać na piosenkę, jak zapomnę słów. Czyż tam jakaś ściąga jest, czy no nic, cóż. Chodzi taka ciągle sama, zapatrzona w gwiazdy, czy rozumu ani grama, czy brak prawa. Szczęścia wszędzie. Wszyscy mówią sama, wszyscy mówią głupia. Czemu nie okłamać, czemu nie oszukać, czemu nie oszukać, czemu nie okłamać? Przecież taka głupia, przecież taka sama. Chodzi taka ciągle sama, nie szuka nikogo, ani dziewczę, ani dama, własną kroczy drogą. Wiersze pisze wieczorami, o pieniądze nie dba, w dzień rozmawia z obłokami, pewnie jakaś wiedźma. Wszyscy mówią sama, wszyscy mówią głupia, czemu nie okłamać, czemu nie oszukać, czemu nie oszukać, czemu nie okłamać, przecież taka głupia, przecież taka sama. Zamknęli w szufladach gwiazdy, w szafie wiatr i tęcze. Nie umiała żyć jak każdy, ze złamanym sercem. Chodzi teraz ulicami jak bezdomny anioł. Świat obdziela uśmiechami, ptaki biegną za nią. Wszyscy mówią sama, wszyscy mówią głupia, czemu nie okłamać, czemu nie oszukać, czemu nie oszukać, czemu nie okłamać, przecież taka głupia, przecież taka sama.
lasach słynął. Jeszcze raz przed uszami śliwców rozwinął. Pod granicy łamowów historia krótka. Zraz odzew dźwięczący, rześć ta pamiątka. Potem jak dźwięki stoną, to wzór grany. A gdzie nie gdzie tą twardszy jak szmot. Lecz ruch trzymał, wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Dwie znowu jak wrogi, były setne rogi, słychać zmieszane brzaski, szczwany jak nieutrwogi, zrzecą ziarno zwierząt, aż wojsku do góry. Podniósł triumfu, hymnu, uderzył w góry. Ile drzew, tyle rogów, znalazło się w polu, jedne drugim pieśni niosł. Hasło, jeżeli nie masz czasu pojechać do muzeum, pojechać zobaczyć wystawę, wystawa przyjedzie do ciebie. A to wszystko dzięki temu, że dysponujemy internetem, że dysponujemy telewizją, ale dzisiaj tu do Jacynówki przyjedzie specjalna, proszę Państwa, kolekcja obrazów polskich, które odnoszą w Stanach Zjednoczonych wielki sukces. Były prezentowane w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki w Filadelfii. Jest to zestaw portretów typu sarmackiego, gdzie obowiązują w tych portretach stroje z drugiej połowy ubiegłego stulecia. Mniej więcej one stały się popularne w latach 50. Proszę Państwa, są to obrazy większego formatu, i będzie to kolekcja bardzo unikalna, składająca się z czterech portretów. A więc, proszę Państwa, nie tak jak mówi przysłowie, mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Teraz zobaczymy żywe portrety. Gdzie wisimy? To trudno powiedzieć. Chyba na jakimś gręponcie.
Na Greenpointcie, koleżanko, na Greenpointcie. Tak, to Greenpoint, dzielnica Nowego Jorku. Ameryka. Patrzcie, koleżeństwo, to nas aż do Ameryki przywieźli. No, teraz to raz można wszędzie pokazać. Nawet Ameryce. Właśnie, już się nie boją, że nie wrócimy. Proszę, koleżeństwa, niestety ta sala nie wygląda na muzeum. Drogi kolego, a kto będzie miał teraz odwagę powiesić nas w jakimś muzeum? W takim stroju organizacyjnym to możemy wiesić na zapleczu, w piwnicy, w magazynie muzealnym. Najwyżej w magazynie. Drogie koleżanki i koledzy, czy koleżeństwo nie widzą jakie czasy? Dla niektórych to jesteśmy persona non grata, a dla większości to stanowimy pewnego rodzaju kuriozum. Nie, kolega tak mądrze nie mówi. Maturę co prawda mam, ale kolegi magistra to ja nie zawsze rozumiem. No tak, chyba to przesadziłem. Przepraszam koleżankę. Przy czym osobiście to jestem niewinny. Nigdy nie popierałem tamtego systemu i na tym kontrefekcie znalazłem się zupełnie przypadkowo. Teraz to każdy mówi, że się znalazł przypadkowo. Faktem jednak jest, że nad naszymi głowami wisi IPN i podobno ma nas rozliczyć. Co wisi? Nie rozumiem. Jak dobrze pamiętam, to zawsze nad naszymi głowami wisiał towarzysz Bierut. Tak, zawsze ktoś wisiał, a teraz wisi IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej. A niech wisi. Przeżyliśmy już plagi stonki ziemniaczanej, nasyłanej nam zresztą przez wrogi ustrojowi socjalistycznemu państwa, zwłaszcza imperializm amerykański rozrzucał tę stonkę, gdzie się dało. Za węgłem kryły się karły reakcji, spekulanci i sabotażyści. Wróg klasowy i kułak niszczył plony gospodarki socjalistycznej. I my to wszystko przeżyliśmy, walcząc w pierwszym szeregu. To i IPN przeżyjemy. A mnie to za co mają rozliczać? Za to, że pozowałam jednemu biednemu artyście malarzowi? Ja jestem na tym obrazie zupełnie niepotrzebnie i zupełnie przypadkowo. Tak to jest, jak się ma serce wrażliwe na sztukę. Teraz to każdy mówi, że się znalazł przypadkowo na tym obrazie. A dowody są. Jakie dowody? Niech się koleżanka w lustrze przejrzy. No co, w stroju organizacyjnym jestem. Ja to jestem eksponat, dzieło. A dzieł i eksponatów się nie rozlicza. A zresztą nie wiadomo, kto nas namalował. No teraz to żaden artysta się dla nas nie przyzna. Droga koleżanko, czy pamięta koleżanka takie hasło prawda czasu, prawdą ekranu? Bywa, że eksponat przestaje być eksponatem. Bywa, że dzieło sztuki przestaje być dziełem sztuki, a staje się zwykłym bublem. Ileż to wybitnych dzieł sztuki poszło z dymem pożarów przemian społeczno-politycznych? A ile różnego rodzaju dziwactwa wisi dzisiaj w muzeum? Dobrze, że w ogóle nas gdzieś wieszają. A ja mam w nosie to całe rozliczanie. Ile razy mogą człowieka rozliczać? Wtedy wszystko sprawdzali i teraz znowu? Niech mnie rozliczają. Byłam przodownicą pracy socjalistycznej. Byłam przodującą przątką i wcale się tego nie wstydzę. Ja, proszę koleżeństwa, byłam pierwsza w zbieraniu stonki. Pierwsza na wykopkach. Pierwsza w walce o wolność i pokój. Budowałam nowy świat. Byłam przodownicą i tu nikt nie ma nic do rozliczania. A ten IPN to ja mam. Nie powiem, gdzie ja mam. Zaśpiewajmy sobie naszą starą pięść organizacyjną. Tysiące rąk, miliony rąk, a serce bije jedno. Zniesiemy dom, ludową rzecz, słoneczną niepodległą. Z nami słońce i drzewa w pochodzie maszerują przez miasto i jeźdź. Nie w szeregi jednoczy się młodzież, niechaj praca nas łączy i bierz. Nie w szeregi... Koleżanko, koleżanko! Koleżanka nie przesadza tak z tym budowaniem. O ile do
dobrze sobie przypominam, to bardziej była koleżanka zajęta kazikiem. Takim jednym działaczem organizacyjnym niż tym budowaniem. Prawda, latałam za Kazikiem, ale i budowałam. Razem budowaliśmy. Nasi koledzy z organizacji to byli chłopcy na spał. A Kazik to miał takie kurwiki w oczach. Ja nie latałam. Czy coś w tym złego? Przysparzaliśmy socjalistycznemu społeczeństwu nowych bojowników o wolność i pokój. Może i nic w tym złego, ale ja się to od tego wszystkiego odcinam. Ja nigdy tamtego nie popierałem i znalazłem się na tym portrecie niejako przymuszony. Jak sobie dobrze przypominam, to kolega był zawsze jakiś dwulicowy. Jak każdy wykształcił, nie wiadomo jak z nimi gadać. Tak, niby to kolega był z nami, a nie był. Zawsze mieliśmy podejrzenia co do czystości intencji kolegi. Koleżanka zawsze uważała mnie za zaplutego karła reakcji. Może to dzięki koleżance zawdzięczam, że wiele razy musiałem odbywać samokrytyki na zebrania. Teraz ja się koleżance wdzięczę. Doniosę do IPR, że koleżanka to agent komu i tajny współpracownik SB. I koleżanka będzie musiała się poddać lustracji. A to ja powiem! Koledzy i koleżanki, co jest takiego w tej naszej kolekcji, że zawsze musimy się kłócić? Powinniśmy pokazać zwarte szeregi. Reprezentujemy typowy dla sztuki kierunek, który nie cieszy się teraz uznaniem, a zwany socrealizmem. Oglądać nas będą przyszłe pokolenia. No, właśnie. Nie, ja nie mam nic. Przecież nie dadzą, kiedy zobaczą tym swój interes, a ktoś powinien coś powiedzieć. Szewczenko i Alicja Jacyna. Śpiewają Alicja i Wojtek. Dumka. To znaczy, to nic, państwo są cierpliwi, wiesz, to marzenie mi było być na naszym występie, w związku z tym wytrzymają wszystko. A tam przecież takie smakołyki jeszcze czekają, was tak szybko nie puścili. Alu, wiesz co, ja ci zagram chyba, Dumkę jeszcze pierwszy. Proszę? Zagram. Nie, ja Dumkę mam, zaraz możemy puścić, ona jest na tym, na... Na mini dysku jest numer 5. Gdzie jest podłączony? Powinien być numer 5. Nie wieczornej tej godziny.
Wstępem kończymy wydział mojej siostry, no i jeszcze będzie nasza końcóweczka i rozejdziemy się do konsumpcji. Myślę, że będzie nam bardzo wszystkim przyjemnie. Nie, to ja proszę o głos. Tak? Tak. I mówię. No może, no co, ja ci dam głos, jak jeszcze skończę, Puny, dobrze? Ale ja mam teraz poczucie, że moment, muszę tak, coś powiedzieć. No to dopowiedz, no to dobrze, to jest mój czas. Proszę tam przekręcić o 3 minuty. Pierwsze to w ogóle nigdy nie byłam w takiej sytuacji, żeby mówić do takiego wspaniałego gremium. Jestem wzruszona, wszystko co tu słyszeliście to nie było reżyserowane. W ogóle nie wiedziałam, że będę w jakimś sensie bohaterką tego wieczoru, dopiero zobaczyłam to na plakacie, który mi Andrzej dał. Ach. No i chciałam powiedzieć, że nie byłam taką złą siostrą, ponieważ jak miałam lat 14, bardzo marzyłam o pierścionku i tatuś z mamusią na Boże Narodzenie kupili mi diablonek, taki bardzo fajny czarny pierścionek, na którym były trzy brylanty. Oczywiście nie były to prawdziwe brylanty. No i po Wigilii zawsze układaliśmy na podłodze koło łóżek nasze upominki i Andrzej poszedł umyć się do łazienki, po czym wraca i mówi do mnie tak: zabijesz mnie. Ja mówię, dlaczego? Zostawiłeś swój pierścionek w łazience, oglądałem go, wpadł mi do kibla. Zabiję cię, powiedziałam. Poszliśmy razem do łazienki, zaglądamy, nic nie widać. Ja mówię, szukaj. On mówi, nie będę, brzydzę się. Ty szukaj. No więc ja zdesperowana wkładam rękę do tego obrzydliwego sedesu. To nie były czasy wspaniałych preparatów chemicznych, które są dzisiaj. A on mówi, głębiej, sięgnij za zakręt. W momencie, kiedy już miałam łokieć zgięty, usłyszałam, że on chichocze. Odwracał się, a on trzymał mój pierścionek w ręku. No i cóż, ja jestem również wzruszona. Cieszę się, że Andrzej ma tylu wspaniałych przyjaciół. Wszystkim dziękuję za okazane mu serce, pomoc. Cieszę się, że w ogóle ma takich wspaniałych ludzi i że wszystkie mity o Ameryce gdzieś tam pryskają. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No chciałam jeszcze powiedzieć, że ja jemu dziękuję bardzo za to, że jest. Jak wiecie, trudne mieliśmy chwile w swoim życiu i ja też zawsze na niego mogę liczyć. No i chyba by było na tyle. Miałabyś coś mądre. Mogę wam jeszcze jedną śmieszną historię opowiedzieć, bo tych historii były setki. Jest to historia z mojej młodości, kiedy byłam już mężatką, ponieważ na drugim roku urodził się mój syn i w ogóle było nam strasznie ciężko. Moi rodzice już nie żyli w różny sposób. Z moim mężem próbowaliśmy zarabiać pieniądze. I zaproszona na bardzo eleganckie przyjęcie, notabene do Pietrzaka. To był maj, kwitły bzy, było przepięknie. Ja byłam dość młodą dziewczyną wtedy. Jakiś tam pan bardzo koło mnie się kręcił, strasznie mnie podrywał. No i wyszliśmy oboje do ogrodu.
Ja spojrzałam, bo kwitły bzy, mieliśmy szklaneczki z whisky, co wtedy było czymś naprawdę bardzo ekstraordynarnym. Kosteczki lodu mi gruchotały. No i westchnęłam tak ciężko i mówię tak, Boże, taki piękny świat, a ja noce przy maszynie spędzam. A ten pan tak mówi do mnie, jest pani dziennikarką? Ja mówię, nie, krawcową. Przestał mnie podrywać. Także to by było na tyle. I poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, proszę was wszystkich, nie pozwólcie im, żeby oni to zawiesili. Mam na myśli kabaret. Chapeau bas. Dostaliśmy wyrok bez zawieszenia. Tak? Teraz jest Richmond, był Breisburg, jeszcze jest jeszcze, ale już tak ginący Breisburg, jest Jackowo, jest Greenpoint i o takiej dzielnicy napisała Ala piosenkę. Muzykę skomponował Wojtek, nad Richmondiem śpiewa zespół. Wojtek, numer 1. A co? Bez było. Ciepło, ciepło. To ty znamy. Też było. Nie. Nie? To jest na moim CD jest drugie. Nie chcę czytać drugi, nie chcę, przechodzi na trójkę, nie wiem dlaczego. Obraźli. Tak samo u mnie, tak nie chcę dwójki czytać. Czytaj nie, to jest trójkę, trójkę. Mija dwójkę. No. No to nie to na mojej i na twojej. Ty musisz tam. Ja. Może, ja przegram. Może ja. Zerki. Proszę bardzo, może masz tak, jako główny, no nie posłucha, ze strachu. To przeszkadzało. Jakby anieli śnią w sennym marzeniu, w sennym westchnieniu kraj jawi się wcześnie, nad ranem we śnie raj. Nad Richmondiem księżyc jasny rzucił garść w promieni, przyniósł wieści dobre słowa z drugiej strony ziemi, rozpromienił i rozświetlił ciemne okna ludzi. Potem schował się za chmurę, by ich nie obudzić. Nad Richmondiem księżyc złoty pokrył swą głowę, aby ludziom przynieść ulgę promienistym słowem, aby przynieść ludziom sennym świetliste westchnienie, aby dzień im wypełniło nocne rozważenie. Ponad głowami, ponad bratami mgła, kawa poranna, prysznic osanna łza. Dolar i praca, myśl co kołata gdzieś. Może za późno, może na próżno brniesz. Księżyc jasny rzucił garść promieni, przyniósł wieści dobre słowa z drugiej strony ziemi, rozpromienił i rozświetlił ciemne okna ludzi. Potem schował się za chmurę, by ich nie obudzić. Nad Richmondiem księżyc złoty pochylił swą głowę, aby ludziom przynieść ulgę promienistym słowem,
ale przynieś ludziom sennym świetliste westchnienie, aby dzień im wypełniło nocne rozmarzenie. Strony ziemi rozpromienił i rozświetlił ciemne okna ludzi. Potem schował się za chmurę, by ich nie obudzić. Nagle dzwoniem księżyc złoty pokrył swą głowę, aby ludziom przynieść ulgę promienistym słowem, aby przynieść ludziom sennym świetliste westchnienie, aby dzień wypełniło nocne rozmarzenie. Ha! Nie da strachu paracie, ale ha! W miejscu ja mam tylko rurę, więc nie wiem, czy wypada, że mi ruszy. Ponownie telewizja Odlot. Proszę Państwa, 28 września bieżącego roku kabaret Chapeau Bas zawiesił swoją, czy zakończył swoją publiczną działalność. Na szczęście uruchomił prywatne koncerty. Teraz łączymy się z naszym terenowym sprawozdawcą, redaktorem Johnem Kielbasą, który zrelacjonuje nam pierwszą prywatną próbę kabaretu Chapeau Bas. Witam wszystkie Polaki, co oglądają Polonijny TV program. Witam Zambrowiaki, Łomżeniaki, Warszawiaki i wszystkie normalne rodaki. Dzisiaj ja będę mówić, jak wygląda próba Polish Cabaret Chapeau Bas
from Philadelphia, którą oni robią już jako private, a nie public event. Chapeau Bas robili swoje programs from 2000, ale to znaczy, że oni się wygłupiają już 8 lat. On September 2008 oni dali swoje last public performance in Trenton, New Jersey. Ja zrobiłem z nimi wtedy interview i się pytałem Alicja, co jest lider od ten kabaret, why oni nie chcą robić już więcej ten public performances. Well, odpowiedziała Alicja. Ona to powiedziała z takim amerykańskim akcent. Później ona nic nie powiedziała, a jeszcze potem powiedziała well. I dopiero wtedy zaczęła mówić ten interview. My występowali 8 years i my pracowali very hard. Ale my husband, his name is Andrew, and me, my nie mieli z tego enough satisfaction. Ja musiałam pisać new programs every couple months. My musieli robić próby, takie music exercises w naszym small house. Wszystkie ludzie, no nie powiem, dochodzili na ten próba. Przychodzili Kojer i przychodzili Hollender, ale na szczęście nie przychodzili Amerykani, bo i tak by się nie pomieścili na ten nasz domowy stage. Oni śpiewali, tańczyli, wygłupiali się, but after that nie było komu robić house cleaning service. Ja wtedy powiedział do Alicja, Alicja, próby to są próby, ale potem byli concerts, big audience, Polish people się śmiali, dawali aplauz, byli flowers for artists, people chcieli, żeby wyrobili peace. No i wy mieli z tego biznes, wy mieli cash od tego tickets. Ja myślę, że jak wyjechali do New York City albo do Washington DC, to wam akurat starczyło ten cash na gas i na te tolls. I wy nigdy nie musieli na to dawać ze swoich. Na to wszystko Alicja powiedziała, my już byli very, very tired. Tymi wyjazdami do New York City, do Washington DC, do New Jersey i na Richmond. Jak Polish people siadali na widownia, na te swoje chairs, to przynosili sobie chipsy i coffee, beer albo drinks from cafeteria. A my na ten stage stali, śpiewali i nie mogli tego samego mieć. I nam nawet się nie chciało chips or coffee, ale te drugie... To my by chętnie wypili. Ja wtedy przerwałem i powiedziałem, Alicja, a jak Polish people oceniali wasze programs? Alicja powiedziała, widzowie po tych drinks to się śmiali z każdy nasz program. A ja wtedy tylko wpadałam w taki big stress. Ja miałam very high blood pressure and temperature, bo nie wiedziałam, co dla Polish people daje taki dobry humor. Czy mój program, czy te drinks. Chcemy pastyć piosenki dancingu. Jeden dzień, jedna noc. Może się uda. Gorąca czerwiec, co ta noc, noc świętojańska, szum morza, czy zginę moc, czy tego tańca. I czy pokocham, chcesz wiedzieć już zaraz, ta jedna noc liczy się, po co ten dramat.
jeden dzień, jedna noc, śpiew i wino. Jeden dzień, jedna noc, ciao bambino. Thank you.
kosmosie, działo jak noc, świtania rosie, moduli tle, strona bachniczna, jawa i sen, podróż mistyczna. To jest kac, kac jak stodoła, to jest strach, i nikt nie woła, to jest raj, głowy i ciała, to jest duch, przepaść bez mała, to jest chęć, by klinę klina, i jest myśl, by nie zaczynać. To jest kac, co mąci ciszę, i jest dzwon, co się powyższe. Świetlisty krok, ciała ruptura. To jest kac, kac jak stodoła, to jest pek, i nikt nie woła, to jest strajk, głowy ciała, to jest duch, przepaść bez mała, to jest chęć, by klinę klina, i jest myśl, by nie zaczynać. To jest kac, co mam ci ciszę, i jest dzwon, co się połysze. Który teraz jest synem scenarzystą i jak się nazywał Żużu? Wojtek Ziembiński, tak? Tak. Wojtek Ziembiński, dwóch przystojnych, wysokich studentów. Udało się bez krawata na jakąś tam potańcówę gdzieś do knajpy. No, nie chciał ich wpuścić szatniarz, była jakaś drobna szarpanina. Przyszła milicja, spisała, no i stają przed kolegium. No i tak... Kolegium tam oceniło na ileś tam jakieś tam grzywne czy coś, no i pytają się tego właśnie Wojtka Ziembiewicza, czy co ma do powiedzenia w ostatnim słowie. No więc on wstał, 1,90 m, taki piękny chłopak, 20 lat, i mówi: proszę wysokiego kolegium, jestem pełnoprawnym obywatelem Polski Rzeczpospolitej Ludowej i w pełni zdaję sobie sprawę z tego, co uczyniłem. W związku z tym poproszę o najwyższy wymiar kary, karę śmierci. To by było na tyle. Tak się składa, że jak ostatnio występowałam bodajże właśnie na swoim spotkaniu autorskim w Trenton u Druch Studio, to napisałam taką piosenkę, która się nazywa Mój mąż mówił takie, ma takie czasami różne śmieszne powiedzonka i kiedyś mi powiedział, że łatwiej kij zacienkować, niż go potem zgrubowaczyć. I no i ja napisałam na ten temat piosenkę, którą potem za chwilę zaśpiewamy. Ale na dzisiaj też napisałam taką piosenkę, to znaczy w przyszłości, ja myślę, że to będzie piosenka, bo tak już, że tak powiem, zachęcam go, żeby tutaj zaczął nad tym pracować. I dedykuję wszystkim Państwu, bo to jest taka piosenka, znaczy tekst, który odnosi się do nas wszystkich. Żeby młodość wiedziała, żeby starość mogła. Życie segreguje człowieka tak bez uwzględnienia. Daje siłę bez rozumu i bez doświadczenia.
mami szczęściem, by na koniec wysadzić go z siodła. Oho, ho, ho, żeby młodość wiedziała, żeby starość mogła. Nie tylko Proust Marcel czasu straconego szuka. Czas to pieniądz na wydaniu, dzięcią drzewo stuka. Szkoda czasu dziś na wywód, iż ziemia okrągła. Oho, ho, ho, żeby młodość wiedziała, żeby starość mogła. Czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie wiedzieć. Na Parnasie, jak na grzędzie, Jan też chciałby siedzieć. A bez wiedzy do tej grzędy śliska droga wiodła. Oho, ho, ho, żeby młodość wiedziała, żeby starość mogła. Folguj szczątką swej młodości, gdy folgować da się. Kiedy Kasia wdzięcznie prosi, baw się sam i Kasie. I nie żałuj Kasi szczątków, kiedy szczątków żądna. Oho, ho, ho, żeby młodość wiedziała, żeby starość mogła. No i śpiewamy teraz piosenkę łatwiej kijew zacienkować, niż go potem zgrubowacić wszyscy. Znaczy ja śpiewam, ale myślę, że Państwo się dołączą i prosimy powtórzyć. Łatwiej kijek zacienkować, niż go potem zgrubowacić. No, jeszcze raz, bo program się jakoś tak trochę przeciągnął. Myśleliśmy, że będzie krócej, ale jakoś no, nie wiem. Za dużo mieliliśmy się, nie wyszło. Tak, no za dużo było przecinków. Ale my nie narzekamy, jest super. Nie narzekacie? No to świetnie, będziemy dalej kontynuować. Mamy jeszcze w zapasie bardzo dużo. Jak się rodzisz, ojca, matki, kraju, miasta, jak się z biedą za pan bracisz, to w niej będziesz już dorastać. Trudno jest w dzisiejszym świecie więcej zyskać, niż nie stracić. Łatwiej kijek zacienkować, niż go potem zgrubowacić. Łatwiej
pewne usterki w programie telewizyjnym, ale ponieważ mamy tak zwaną telewizję satelitarną, jest zła pogoda, stąd te takie różne niedociągnięcia. Prawda. Tam z tyłu, proszę, ja bym bardzo prosiła, że tam z tyłu jest łóżko, na którym śpi siostra Andrzeja razem ze swoim mężem. Jeżeli ktoś chce się położyć, to może się położyć, ale proszę nie figlować, bo odsłonimy kurtynę i będzie reality show. Także, nie wiem, czy jeżeli Państwo chcecie, możemy zaśpiewać na koniec CHAPEAU BAS. Jeżeli nie, to zapraszamy do następnej sali na różnego rodzaju konsumpcje i tak, widzę, że Wala się podniósł, czyli już na tym fotelu tam. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating?